Złodzieje stosują ten trik, ponieważ doskonale wiedzą, że jeśli zaczniesz jechać i usłyszysz hałas, na pewno wysiądziesz z auta, żeby sprawdzić, co się stało. Wtedy mają czas, aby wsiąść do Twojego samochodu i odjechać. Moneta pozostawiona w klamce to sposób złodziei. Musisz na to uważać, bo często bywa tak, że podczas zamykania Twojego samochodu moneta zadziała i auto wcale się nie zamknie. Jeśli wjeżdżając na stację zastanawiasz się, z której strony wjechać, mam dla Ciebie prostą wskazówkę, dzięki której już nigdy nie będziesz mieć z tym problemu. Wystarczy spojrzeć na wskaźnik poziomu paliwa. Jak widać, u nas jest z prawej strony, także wlew paliwowy również będzie znajdował się po prawej stronie. Chcesz wiedzieć, czego użyć, aby wycieraczki Twojego samochodu były naprawdę czyste? Płyn WD-40 idealnie się do tego nada. Przetrzyj nim swoje wycieraczki, a przez dłuższy czas nie pozostawią one żadnych smug. Uszczelki samochodowe warto posmarować wazeliną. Zimą woda zbiera się między drzwiami a gumową uszczelką, a następnie zamarza. Mamy wtedy problem z otworzeniem drzwi. Aby tego uniknąć, należy wyczyścić uszczelkę, a następnie posmarować ją wazeliną. Problem zniknie. Na spinaczu do bielizny rozprowadzamy kilka kropli oleju eterycznego. Następnie zapinamy go na kratce wentylacyjnej i w naszym samochodzie pięknie pachnie. Jeśli masz problem z niemiłym zapachem w samochodzie, w łatwy sposób możesz się go pozbyć. Wystarczy, że do miski wsypiesz kawę i pozostawisz w samochodzie. Kawa niweluje brzydki zapach. Popsikaj opony WD-40 i wytrzyj. Dzięki WD-40 Twoje opony odzyskają czarny kolor. Zacinający się pas? Użyj sprayu do polerowania. Popsikaj pas i miejsce, gdzie wychodzi, kilka razy i wytrzyj szmatką. Pas zacznie działać jak nowy. Za gorąco w aucie? Otwórz okno od strony kierowcy. Trzaśnij kilka razy drzwiami od strony pasażera, aby pozbyć się ciepłego powietrza oknem kierowcy.